O, wiem! Pójdę dziś po południu na siłownię. Już miesiąc nie byłam, odkąd kupiłam ten karnet, ale zawsze jak się siedzi z koleżankami i się rozmawia, no to zawsze każda mówi to samo, że nigdy tam nie chodzi, jak tylko kupi ten karnet. No to kto tam chodzi? Czy ci wszyscy ludzie, których spotkam, jak dotrę tam raz w roku, to też są po raz pierwszy? Ja nie wiem, jak one biegają na tych serialach czy filmach, że one się nigdy nie męczą, ani nie pocą, a jak odpoczywają, to tak się opierają na kolanach, chwilę dyszą, ale elegancko i już biegną dalej, blado uśmiechnięte. Ja nie wiem, mi to się zaraz gęba cała czerwona robi, a jak tak się zegnę, to mnie plecy jeszcze bardziej bolą, no to nie biegam. Też za bardzo nie wiem, jak to działa, że trzeba takie serum dać na twarz i zaraz potem na to szybko dać krem. Jak szybko mam to dać? 100 razy czytałam, ale i tak nie rozumiem. A w sumie, nienawidzę robić peelingu całego ciała nie pod prysznicem, tylko w wannie, ale nie mam prysznica, tylko wannę, więc muszę się tarzać w tej soli wymieszanej z oliwą z oliwek z jednej francuskiej firmy, co jest skrajnie niewygodne, ale nie ma wyjścia. Peeling całego ciała raz w tygodniu obowiązkowo. No super to wygląda. Najpierw ręce jednym krewem, potem biustki brzuch innym, uwiędrniającym. Potem mam inny, potwornie drogi na pośladki, nogi to tam, zwykłym jakimś. No i jeszcze krem na stopy. Wspaniale pachnie i był za pół ceny w dołączeniu do rehydratora. I jeszcze raz na koniec ręce antyzmarszczkowym kremem, bo nic tak nie zdradza wieku kobiety jak ręce. Jak żyć z takim motylem? Przecież to jest najobrzydliwsza rzecz na świecie. Najgorsze, że to już teraz trzeba o tym zaczynać myśleć, że ja powinnam co rano te ciężarki małe podnosić po 100 razy, albo po 200. Wtedy uniknę motyla. Wtedy uniknę motyla. Ale teraz co? Przecież ja już na nic nie będę miała czasu. No to o której mam wstawać? O 4? Ale kurwa, taki motyl to jest gorsze niż śmierć. Samanta pokaże tygrysią twarz. Tygrys. To jest tygrys. Wow. Wow. Isn't it great? Super, super. You need to hold your breath and count to 8. It really works. Tam trzeba do 8 policzyć. Third. I to działa, działa. Nasza kolej. Let's do it together, girls. Zróbmy to wszyscy razem. Zróbmy, zróbmy, zróbmy. Tiger. Muszę wypić szklankę wody z 2 łyżkami octu jabłkowego, bo czytałam, że to jest normalnie najlepszy sposób na naturalne spalanie tłuszczu. Mi głupio, jakim te parówki. Powinna mieć teraz pół grejpfruta jakiś móc. Jakby mi ktoś zobaczył, jakim te parówy, tak jakbym się tłumaczyła, że to co? Organiczne? Muszę dziś kupić grejpfruty i owsiankę, ale to jest takie niedobre. Greko sojowe. Krowie masakra. Nie wiem, kto by te antybiotyki pił. Chyba kurwa samobójca. Zwracam uwagę na metki. Czy nie szyte w Chinach? O, o, o! Właśnie, tu nie sprawdziłam. O. O, jest, proszę. Made in Bangladesh. A, to spoko. I on to już chyba wszyscy ci aktorzy rzucali. Musi być jakaś urodna. Chociaż włosy ma genialne. Usta. Smaruje usta takim błyszczykiem specjalnym, powiększającym. Tak mnie piecze, jakby mi smarowali usta węglami rozżarzonymi. Ale potem robią się wielkie, bez zastrzyków. Wszystko było tak jak na filmie, że wstajesz i już super wyglądasz, a nie, że musisz pracować nad twarzą i włosami przed lustrem w łazience przez 2 godziny. Ja wiem, że to jest plan filmowy, ja wiem, ja nie jestem debilką, no ale co, pomarzyć sobie nie można? Wytrzymam. Dziś rozchodzę. Biorę torebkę, a torebka to jest moja wizytówka, to jest moje drugie ja. Ja wiem, że tak wszyscy mówią, że torebka to jest ich drugie ja, ale ja tak mam naprawdę. Ja czasami jak gdzieś idę i widzę taką torebkę i wiem, że nikt jej nie ma. Ja normalnie się podniecam. Głupia jestem, co?
nie chce mi się na razie zmywać makijażu, a zresztą ładnie się tak wygląda, trochę wieczorowo, trochę domowo. Na razie leżę i oglądam. Nalewam sobie do kieliszka to czerwone wino. No nie lubię za bardzo, ale ja nie wiem, co innego można pić, no bo białe wino to wskazuje jakoś na to, że jest się jednak alkoholikiem. Masaż szyi trzeba robić od dołu do góry i tak całe życie to nie opada. No kurwa, jakby mi to ktoś powiedział wcześniej, no to rozumiem, ale teraz już jest na pewno za późno. Mam nadzieję, że jak śpię, to nie chrapię. Bo jak pomyślę sobie, że ja mogłabym chrapać, to się wstydzę normalnie sama przed sobą. Jak działa odchudzanie w hipnozie? Mam. Jutro się na to zapiszę.